Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Ja na imię Piotrek, to jest mój pierwszy film na YouTubie, podejrzewam, że widać. Także od razu mówię, podejdźcie do tego na luzie. Zachęcam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji, jeżeli film Wam się spodoba, bo to byłby dla mnie taki fajny backup, wiedziałbym, co mam poprawić, w którą stronę mam ewentualnie iść i czy pchać to dalej, czy dać sobie przysłowiowego siana. Zapraszam. Kanał o tematyce sportowej, ale nie będę mówił tylko o sporcie, ale skupię się na różnych historiach. A tematem pierwszego odcinka będzie Kamil Grosicki. Może nie do końca sama postać Grosickiego, ale posłużę się jego przykładem, mówiąc o pewnym problemie pod tytułem: nie grasz w klubie, nie jedziesz na reprezentację, nie jedziesz na duży turniej. Paulo Souza ogłosił kadrę na Euro 2020, a w kadrze nie znaleźli się m.in. Sebastian Szymański i wspomniany Kamil Grosicki. Burzy w narodzie nie ma, tak jak przed mundialem w 2006 roku, gdzie na turniej nie pojechał m.in. Tomasz Frankowski czy Jerzy Dudek, no bo sytuacja Grosickiego jest zupełnie inna. Grosicki nie gra w klubie, zagrał w tym sezonie 5 spotkań, ostatni w styczniu tego roku. No generalnie jest na wylocie, już czytaliśmy, że West Brom umowy z Polakiem nie przedłuża, będzie zmuszony znaleźć sobie inny klub. Obóz Grosickiego, a reprezentujący go menedżer Daniel Kaniewski, na łamach sport.pl wypowiedział się dość jasno. Paulo Souza nie zna do końca naszych zawodników, nie ma klucza dla tej reprezentacji. Jest pocheta, to gdzie tu solidarność? To zawodnik, który nie gra w Championship, a Grosicki to zawodnik, który nie łapie się do składu w klubie z Premier League. No tutaj trzeba zaznaczyć, że to porównanie nie jest do końca dobre, bo pocheta, owszem, miał słabszą wiosnę, ale w spotkaniach jesiennych grał dość sporo. 26 spotkań w tym sezonie, notując jedną bramkę, to jest więcej niż w ogóle Kamil Grosicki w barwach West Bromu, licząc poprzednią rundę. Rundę wiosenną sezonu 19-20. Ta sama pozycja, inna liga, jak wspomina Kaniewski, natomiast mówimy o piłkarzu grającym trochę mniej, w drużynie, która zdobyła awans, i o piłkarzu, który nie gra wcale. Jest więc spora różnica. Na obronę Grosickiego należy zadać pewne pytanie. Czy mit i przekonanie, że piłkarz, który w swoim klubie nie gra albo gra bardzo mało, rzeczywiście nie jest w stanie pomóc reprezentacji? Czy nie było tak w przyszłości, że po wielu piłkarzy sięgano mimo słabszego sezonu? Przykład Błaszczykowskiego na Euro 2016 byłby najlepszym przykładem. Zawodnik wypożyczony do Florentiny, sezon miał przeciętny, rozegrał 15 spotkań, zanotując 2 bramki, natomiast grał generalnie w kratkę, a na Euro pamiętam, jak się prezentował. Spisywał się kapitalnie, był pierwszoplanową postacią drużyny Nawałki i wybrany jednogłośnie najlepszym polskim piłkarzem. Takich przykładów było mnóstwo, każdy z nich jest indywidualną historią. Dlatego błędna jest teza i takie przeświadczenie, że kto nie gra, jechać nie powinien. Sprawa Grosickiego jest o tyle ważna, że u Brzęczka i Nawałki był topowym graczem. Najlepszym asystentem, miał świetną chemię z Robertem Lewandowskim, stanowił uzupełnienie w linii ataku, potrafił doskonale wbiec z pozycji takiego, powiedzmy, trzeciego napastnika, odciągnąć obrońców, dograć lewą, prawą nogą. Zrywał się do każdej piłki, walczył każdy centymetr, zawsze zostawiał serce. Pamiętamy symboliczny obrazek z meczu chyba na Narodowym, kiedy pocałował biało-czerwoną flagę, którą ktoś rzucił na murawę. Tak czy inaczej, kadra na pewno będzie słabsza bez Grosickiego, bo tak jak kilku innych piłkarzy, na przykład Zieliński, Krychowiak, Glik czy Szczęsny, czy w formie, czy bez, czy grający więcej, czy trochę mniej, nadal są podstawowymi fundamentami na swoich pozycjach. Nie jest to dobra wizytówka dla naszej kadry, ale takie są fakty. Nie jesteśmy kadrą Hiszpanii czy Francji, gdzie moglibyśmy stworzyć 3-4 świetnie funkcjonujące reprezentacje na odpowiednim poziomie. Trzeba zadać sobie pytanie, jak nie Grosicki, to kto? Czy mamy w kadrze piłkarza, który swoją dynamiką i szybkością stworzy przewagę na skrzydle? Czy mamy gracza, który się świetnie porozumiewa z napastnikami? Czy mamy piłkarza, który na ostatnie 10-15 minut wskoczyłby do składu i stworzył przewagę, zrobił coś ekstra? Mamy kilku powołanych pomocników. Kownacki, Frankowski, Płacheta i Jóźwiak. Czyta się, że ten ostatni mocno wzoruje się na Kamilu Grosickim. Jest to charakterologicznie piłkarz, który najbardziej swoją grą przypomina KG11. Pożyjemy, zobaczymy. Mecz ze Słowacją już za kilka dni i miejmy nadzieję, że ani Souza, ani my nie będziemy żałowali, że nie ma z nami na turnieju skrzydłowego West Bromwich Albion. Dziękuję i do zobaczenia.